Gelikia. Ursus, córką Jowisza jest na Austrianum. A pokój ci, król perski. Dom twój, panie, zapewne spłonął bo Karyny w płomieniach, ale ty zawsze będziesz bogaty jak Midas. A teraz, teraz włóż to. Co za nieszczęście, co za nieszczęście. Chrześcijanie przepowiadali, że ogień zniszczy to miasto. Widziałeś, Ligie? Widziałem, panie. I dzięki niech będą Chrystusowi i wszystkim innym bogom, żem ci mógł dobrą wieścią odpłacić za twoje dobrodziejstwa. Ale ja ci, Ozyrysie, jeszcze odpłacę. Przysięgam na palący się Rzym. Bezdomny władco, bezdomnego ludu. Gdzie? Na noc złożę mu nieszczęsną głowę. Trzaskiem węglić domy i snopy iskierwioną pośród zgliszczy. Kto ma zawołać, czy skrwawione trupy tych, co mieszkali tu? Ofiarnym stosem i pogorze niskim. Precz ty nawet! Odmacz! Oto jak kwiryci cenią mnie i moją poezję. Rozkaż, panie, uderzyć na nich pretorianom. Czy mogę liczyć na wierność żołnierzy? Tak, boski. Na ich wierność tak, lecz nie na ich liczbę. Zostań tymczasem tu, gdzie najbezpieczniej. A ten lud trzeba uspokoić. Co za dzień? Z jednej strony pożar, a z drugiej rozhukane morze ludu! Przemów do ludzi, panie. Przemów do ludzi i poczyń im obietnicę. Cezar do tłuszczy? Niech ktoś inny uczyni to w moim imieniu. Kto się tego podejmie? Ja. Tyś mi najwierniejszy w każdej potrzebie. Idź i leżałuj obietnic. Obywatele! Niech ci, którzy mnie usłyszą, powtórzą moje słowa tym, którzy stoją dalej. Wszyscy zaś niech zachowują się jak ludzie,
nie jak zwierzęta. Miasto zostanie odbudowane. Ogrody Luculla, Macenasa, Cezara i Agrypiny będą dla was otwarte. Od jutra rozpocznie się rozdawanie zboża, wina i oliwy, tak, aby każdy napełnić mógł brzuch aż do gardła. Potem Cezar wyprawi wam igrzyska, jakich świat dotąd nie widział, przy których rozpoczną się uczty i dary. Będziecie bogatsi niż przed pożarem. Pokój z tobą, i z tobą, Ursusie. Niech będzie pochwalone imię Pana za radość, jaką sprawisz Kalinie. Ty pierwszy. Marku! Jak to dobrze, że jesteś. Teraz już nigdy cię nie zostawię. Ocalę was wszystkich. Pojedziemy do Ancjum. Tam weźmiemy statek i popłyniemy na Sycylię. Ziemie moje to wasze ziemie. Domy moje to wasze domy. Zaufajcie mi. Twoje ognisko moim. Ludzie mordują się koło cyrku. Niewolnicy i gladiatorzy uderzyli na obywateli. Dopełniła się miara. I klęski będą jak morza nieprzebrane. Weź tę, którą ci Bóg przeznaczył i ocal ją. I Ursus niechaj jedzie z wami. Bez ciebie, ojcze, nie wyjedziemy. Nie zostaniesz tu. Na zgubę. I pobłogosławi cię Pan za twoją chęć. Ale jeśli ty, któremu nikt nie powierzył pieczy nade mną, mówisz, że mnie tu nie zostawisz na zgubę, jakże chcesz, abym ja porzucił trzodę moją w dniu klęski? Wybaczcie, mówiłem, co nakazał mój rozum, ale wy macie inny, który własnego bezpieczeństwa nie patrzy. Dlatego nie rozumiałem i błądziłem. Ale teraz miłuję Chrystusa. Chcę być sługą Jego. I przysięgam, że nie opuszczę was w dniu klęski. Nie opuszczę nigdy. Oto przejrzałeś i bielmo spadło z oczu twoich. Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha. Jesteś naszym bratem. Niewdzięczny i nienasycony lud. Mają dość zboża i bębli, na których mogą piec placki. Czego chcą więcej? Zemsty. Serca zemsty wołają, a zemsta ofiary! Podajcie mi tabliczki, ja to muszę zapisać. Tak. Zemsta chce ofiary. A gdyby tak puścić wieść, że to Afer kazał spalić miasto i poświęcić go gniewowi ludu? Boski! Któż ja jestem? Naprawdę. Potrzeba kogoś większego od ciebie. Widzisz już co? Mój tłuszcz mógłby tylko na nowo rozniecić pożar. Ty spaliłeś Rzym. Spaliłem Rzym. Z twojego rozkazu. Ty, Galinie, czy ty mnie kochasz? Wiesz przecież. Poświęcisz się dla mnie. Boski Cezarze, Rzym burzy się. Chcesz, żeby zaczęli się burzyć także pretorianie? Boska Popea życzy sobie widzieć Tygelina.
albowiem ma u siebie ludzi, których prefekt natychmiast powinien wysłuchać. Wyhodowałem brzmię na własnym łonie. Mów, radź. Tobie jednemu ufam, bo ty masz więcej rozumu od nich wszystkich. Radzę jechać do Achai. Oczekiwałem czegoś więcej od ciebie. Petroniuszu, gdybym wyszedł na pole marsowe, gdybym zaśpiewał ludowi, jak sądzisz, czy wzruszyłbym ich mym śpiewem? Bez wątpienia, Cezarze. Gdyby ci pozwolili rozpocząć. A, jedźmy do Achai. Wysłuchaj Tygelina, panie. Nie ty kazałeś mi spalić Rzym. I nie ja go spaliłem. Lud pragnie zemsty i ofiary. Niech ją ma. Ale nie jedną, setki, tysiące ofiar. Wiesz, kto to są chrześcijanie? Opowiadałem ci o ich zbrodniach. O przepowiedniach, że ogień przyniesie światu koniec. Lud podejrzewa ciebie. Niech jego podejrzenia zwrócą się w inną stronę. Zeusie! Apollinie! Atene! Persefono! Co to nieszczęsne miasto uczyniło tym okrutnikom, że je tak nieludzko spalili? Nieprzyjaciół mi są twymi i całego rodu ludzkiego. Uczyń sprawiedliwość. Ukaż podpalaczy. Ukaż ich. Uczyń sprawiedliwość. Jakie kary, jakie męki są godne takiej zbrodni. A więc znaleźliście ofiary. Dobrze. Macie władzę, macie pretorianów, macie siły. Wydajcie ludowi chrześcijan, na jakie chcecie męki. Miejcie jednak odwagę powiedzieć sobie, że to nie oni spalili Rzym. Na boską Klio. Od początku świata nikt nie ważył się na nic podobnego. Miej odwagę, Cezarze, bo potomne wieki powiedzą, Neron spalił Rzym. Ale jako małoduszny Cezar i małoduszny poeta wyparł się wielkiego czynu ze strachu i zrzucił winę na niewinnych. Pozwól mi odejść, panie. Nie mogę słuchać, jak nazywają cię małodusznym poetą, małodusznym Cezarem, podpalaczem i komediantem. Tygelinie, ciebie nazywam komediantem, bo jesteś nim teraz. Dlatego, że nie chcę tego słuchać? Dlatego, że udajesz miłość do Cezara, a przed chwilą straszyłeś go pretorianami. Panie, jak możesz pozwolić, żeby nawet myśl taka przeszła komuś przez głowę, a co dopiero, żeby ktoś ośmielił się wypowiedzieć ją głośno wobec siebie? Ukaż go, panie. Tak odpłacasz mi za przyjaźń, którą dla ciebie miałem? Panie, mówię to, co nakazuje mi miłość do ciebie. Ukaż go, panie. Chcecie, abym go ukarał? Ale to mój przyjaciel. I chociaż zranił mi serce, niech wie, że to serce ma dla przyjaciół tylko przebaczenie. Winicjusz? Tak, panie. To może i Petroniusz. Podziwiam twą przenikliwość, panie. O, być może, bardzo być może. Teraz rozumiem. Dlaczego tak bronił chrześcijan? Petroniusz, chrześcijaninem! Petroniusz, nie przyjaciel życia i rozkoszy. Nie bądźcie głupcami! I nie chcecie, abym w to uwierzył. Bo jestem gotów nic nie uwierzyć. Lecz szlachetny Winicjusz został chrześcijaninem, panie. Pomponia także jest chrześcijanką. I mały Aulus jest chrześcijaninem. I Ligia, i Winicjusz. Panie, pomści moje krzywdy. A ja wam wydam Piotra Apostoła. I Linusa. I Glauka. I Kryspusa. Wskażę ich setki. Setki tysiące. Wskażę domy modlitwy. I cmentarze. I wszystko. Panie, pomści nasze dziecko. Śpieszcie się, śpieszcie. Inaczej Winicjusz ukryje Ligię.
Dostaniesz 10 ludzi, idź natychmiast. Panie, tyś nie widział Krotona w rękach Ursusa. Jeśli dasz 50, pokażę tylko z daleka dom, w którym się schronili. A gdyby tak za jednym zamachem rozprawić się także z Petroniuszem? Nie, nie teraz. Ludzie nie uwierzą. Dziś trzeba innych ofiar. A na tamtych kolej przyjdzie później. Idź. Wydam, wydam, wydam. Wszystko, wszystkich wydam. Widziałeś dziś Ligię? Byłem u niej. Nie trać czasu. Postanowiono dziś u Cezara złożyć na chrześcijan winę za podpalenie Rzymu. Weź Ligię i uciekajcie natychmiast. Choćby za Alpy lub do Afryki. Śpiesz się. Idę. Weź kabzę ze złotem. Weź broń i twoich ludzi chrześcijan. W razie potrzeby odbij. Arbitrze elegancji. Ciągle jeszcze twierdzisz, że to nie chrześcijanie spalili Rzym? Wiesz tak dobrze jak ja, co o tym myśleć. Nie śmiem nawet porównywać się z twoją mądrością. Petroniusz, panie. A dlaczego Winicjusz nie przyszedł? Twoje wezwanie, boski, nie znalazło go w domu. Powiedz mu, że chętnie go zobaczę. I powiedz mu ode mnie, żeby nie opuszczał igrzysk, na których wystąpią chrześcijanie. Czy szlachetny Winicjusz już powrócił? Tak, panie. Przed chwilą. Gdzie jest? W więzieniu mamertyńskim. Nie, nie w podziemiach. Przepłaciłem stróża, żeby odstąpił jej swoją izmę. Ursus czuwa przy niej. Czemu jej nie obronił? Przysłano 50 pretorianów. Co zamierzasz? Uratować ją albo zginąć razem z nią. Jak chcesz ją uratować? Przepłaciłem stróża, ty jesteś przyjacielem Cezara. Przynieś 2 ciemne płaszcze i 2 miecze. Pójdziemy do więzienia. Tam dasz stróżom 100 000 sestercji. Daj i 100-krotnie więcej, byle chcieli wypuścić Ligię natychmiast. Inaczej będzie za późno. Moje życie wisi na włosku. Nic nie wskóra mu Cezara. Postąpi wbrew każdej mojej prośbie. Ligię ściga gniew Popeji. Podejrzewam, że szpiegowano ją od dawna. Jeśli jej nie uwolnisz, zginiecie oboje. Chrześcijanie dla lwów! Chrześcijanie dla lwów! Nie, Milonie, posłuchaj dobrej rady i idź swoją drogą. Krzycz razem ze mną, bo inaczej skręcę ci kark! Chrześcijanie dla lwów! Przyjacielu, cuchniesz winem i zawadzasz mi. Cezar rzekł mi dziś, powiedz Winicjuszowi, żeby był na igrzyskach, na których wystąpią chrześcijanie. Chcę sobie uczynić widowisko z twego bólu. Może dlatego nie uwięziono dotąd ciebie i mnie. Co to, Onigrze? Kazano pan pilnować więzienia? Tak jest, szlachetny Petroniuszu. Prefekt obawia się, by nie próbowano odbić podpalaczy. Czy macie rozkaz nie wpuszczać nikogo? Nikogo, panie. Dziękuję, Onigrze. Chrystus!
chrześcijanie dla Bóg! Rozmawiałem z Seneką. Niepewny własnego jutra począł mi dowodzić, że chrześcijanie, nawet jeśli istotnie nie spalili Rzymu, powinni zostać wytępieni dla jego dobra. Terpnos i Diodor wzięli pieniądze i w zamian nie uczynili nic. Watyniusz doniósł Cezarowi, że usiłowałem go przekupić. Pójdę do Cezara i padnę mu do nóg. A jeśli odmówi? Jeśli odpowie żartem lub groźbą? Dlatego ci odradzam. Zamkniesz wtedy wszystkie drogi ocalenia. Na Golgocie widziałem, jak Boga przybijali do krzyża. Widziałem, jak podnieśli krzyż do góry, aby rzesze widziały śmierć Syna Człowieczego. Widziałem, jak otworzyli mu bok, jak umarł. A teraz błogosławię was, dzieci moje, na mękę, na śmierć, na wieczność. Wiem, wzięli tę, którą umiłowałeś. Panie, ja nic nie znaczę, a ty znałeś Chrystusa. Postaw się za nią. Słyszałeś, co mówił tamtym wątpiącym, że sam Bóg przeszedł przez mękę krzyżową. Wiem. Ale widzisz, panie, jeśli trzeba krwi, to niech mi podwoi, niech mi potroi mękę przeznaczoną. Dla niej wytrzymam, ale niech ją ocali. On ciebie wysłucha. Widziałem cię wcześniej, panie, ale nie mogłem podejść. Stróże i Ursus czuwają przy niej. I ty jesteś pretorianinem? Póki nie jestem tam. Wpuścić cię nie mogę, Winicjuszu. Ale jeśli napiszesz list, oddam go stróżom. Dzięki ci. Stójcie! Pozdrawiam cię, Hilonie. Witaj, młodzieńcze. Lecz mnie nie zatrzymuj, gdyż śpieszę się do przyjaciela mego szlachetnego Tygelina. Ty wydałeś Ligię. A ty kazałeś mnie wychłostać. Skrzywdziłem cię. Przyjacielu, jeśli masz do mnie prośbę, przyjdź do domu mego na Eksquilinie, gdzie przyjmuję gości i klientów. Nie spóźniłem się? Nie. Pytaliśmy panią o dziewczynę imienią Ligia. Nikt jednak nie dał nam odpowiedzi. Pewnie nam nie ufają. Thank you.
Panie! Zostali w więzieniu. Widziałem ją. Chorą. Ursus był przy niej. Kim jesteś? W mojej chacie apostoł ochrzcił cię, panie, a potem zaprowadziłem cię do groty, w której nauczał. Pamiętasz? Pamiętam. Mówił, że będzie w amfiteatrze. Chciałbym go zobaczyć. Bo łatwiej mi będzie umierać. Będzie wśród ludzi, Petroniusza. Wskażę ci go. Dzięki ci, panie. I pokój z tobą. Została w więzieniu. Wiesz, co mi przyszło na myśl? Uśmiechaj się, obserwują nas. Ligia zostanie umarłą. Rozumiesz? Nie wiecie, czy chrześcijanom dadzą broń? Nie wiemy. Inaczej arena szybko stanie się podobna do jatek rzeźniczych. Thank you.
Greku, nieznośny ci widok poszarpanej ludzkiej skóry, co? Mój ojciec nie był szewcem, więc nie umiem jej łatać. Aleś w jednym tylko pobłądził. Bogowie stworzyli cię rzezimieszkiem. Ty zostałeś demonem. Nie wytrzymasz. Wytrzymam. Wytrzymam. Ursus przysyła mnie do ciebie, panie, aby ci powiedzieć, że Ligia w gorączce powtarza twoje imię. Jakim sposobem możesz wchodzić do więzienia? Nająłem się do wynoszenia zmarłych. Ile mamy dziś trupów? Stuzin, ale do rana będzie więcej. Chwała, panie, że jesteś. Przychodzisz ją ocalić? Wskaż mi sposób. Myślałem, że ty go znajdziesz, panie. Jak tu wszedłeś? Przekupiłem dozorcę. Mam tę serę. Na mękę Zbawiciela. Ligia weźmie moją tę serę. Owinie głowę szmatą. I wyjdzie. Wśród grabarzy jest kilku młodych niewolników. Pretorianie jej nie poznają, a gdy dotrze do domu Petroniusza, on ją uratuje. Ona nie zgodziłaby się na to. Albowiem miłuje cię, a o własnych siłach stać nie może. Wiedziałam, że przyjdziesz. Ligio. Chora jestem, Marku. I czy na arenie, czy tu w więzieniu, muszę umrzeć? Nie, Ligio, nie. Ty nie umrzesz. Apostoł kazał wierzyć. Chrystus cię ocali. Krótko żyłam, ale Bóg dał mi duszę twoją.
I pamiętaj, że ty też tam przyjdziesz. Przyrzeknij mi to, Marku. Ligio. Przyrzekam. Przyrzekam ci. Wiem, żona twoja. Matkobójco! Biada ci! Biada ci, morderco żony i brata! Biada ci, szatanie! Biada ci! Będziesz umierał w przerażeniu! Morderco! Biada ci! Przebrała się twoja miara! Biada ci, żywy trupie! Czas twój zbliża się i potępiony będziesz na wiek. Pokój męczennikom! Pani, panie, jedźmy do Achai. Tam czeka cię sława Apolina. Tam czekają cię wieńce, triumfy. Tam lud, który cię uwielbia. A tu tylko strach. Czego ty się boisz, zmurszała bełtko? Boisz się chrześcijan czy ich bogów? Panie, wysłuchaj tego starca. W tych chrześcijanach jest coś dziwnego. Ich bóstwo daje im lekką śmierć, ale może być mściwe. To nie ja urządzam igrzyska, to ty, Gelin. Tak. Ja! I drwię sobie z tych wszystkich chrześcijańskich bogów. To dobrze, ale każ odtąd chrześcijanom obcinać języki albo kneblować im usta. Ogień. Ogień im zaknebluje. Biada mi. Patrzcie, jak wygląda potomek Achillesa. Róbcie ze mną, co chcecie. Ja na igrzyska więcej nie pójdę. Nie pójdę. Mówiłem ci, nie wytrzymasz. Chcę pić. Chcę się upić. Pić. Dopilnuj, aby w ogrodach ten robak stał blisko mnie. Panie, odejdź. Nie mogę cię wpuścić. Odejdź i niech bogowie ześlą ci ukojenie. Pozwól mi zostać. Chcę zobaczyć, kto idzie na spalenie. Mój rozkaz nie sprzeciwia się temu. Thank you.
W imię Chrystusa, przebacz. Przebaczam. Glaukus! Ludzie! Ludzie! Rzymianie! Przysięgam na moją śmierć! Oto giną niewinni! A podpalaczem Rzymu jest ten! Neron podpalacz! Neron podpalacz! Lepszy nawet! Ktoś ty? Apostoł Paweł Starsu. Jam przeklęty. Czego chcesz? Chcę cię zbawić. Dla mnie nie ma zbawienia. Słyszałeś, że Chrystus przebaczył żałującemu łotrowi na krzyżu? Dla mnie nie ma przebaczenia. Panie, spojrzyj na tego nędzarza, na jego ból, na łzy i mękę. Panie miłosierdzia, przez twoją mękę, przez śmierć i zmartwychwstanie. Odpuść mu. Chilonie, oto cię chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha. Chryste. Wiesz, że popełniłeś zbrodnię obrazy majestatu, co? Czeka cię śmierć. No ale... jeżeli jutro rano w amfiteatrze oświadczysz, że byłeś pijany i szalony, że to chrześcijanie podpalili miasto, może skończy się nam na chłoście i wygnaniu. Mhm? Nie mogę, panie. No jak to nie możesz? Jak to nie możesz? Przecież byłeś pijany, nie? Nie mogę, panie. Widziałeś, jak umierają chrześcijanie? Chcesz tak umierać? Ja wierzę w Chrystusa. Ty naprawdę jesteś szalony. A teraz odwołasz to wszystko. Nie mogę. Możesz! Możesz! No co? Odwołasz to, grecki psie? Nie mogę. Wyrwać mu język. Wydaje mi się, że do tej pory nie żyłem i że narodzę się na nowo w Grecji. Narodzisz się dla nowej sławy i nieśmiertelności. Okręty w Neapolu czekają. Chciałbym wyjechać choćby jutro. Pozwolisz, Boski, że najpierw wyprawię ucztę weselną, na którą ciebie przed innymi zaproszę. Ucztę weselną? Czyją? Winicjusza z Ligią, twoją zakładniczką. Sam zezwoliłeś Winicjuszowi poślubić ją, że zaś wyroki twoje są, jak wyroki Zeusa, nieodwracalne. Przeto chyba każesz ją teraz wypuścić z więzienia. Tak, wiem. Myślałem o niej i o tym olbrzymie, który zadusił Krotona. W takim razie oboje są ocaleni. Tylko, że ona jest w więzieniu z woli Cezara. A jego wyroki są, jak sam powiedziałeś,
nieodwracalne. Ona jest w więzieniu przez twoją nieznajomość prawa narodów, wbrew woli Cezara. Jesteś ty, Gelinie, człowiekiem naiwnym, ale przecież nie będziesz twierdził, że ona podpaliła Rzym. Bo gdybyś nawet tak twierdził, Cezar by ci nie uwierzył. Petroniusz ma rację. Petroniusz ma rację. Jutro otworzą jej bramy więzienia. A o uczcie weselnej pomówimy w amfiteatrze. Chory jesteś. Każ się zanieść do domu. Thank you.
ustępuję. Nie ustępuj, Polski, mamy pretorianów. Wywieźć na Sycylię. W Neapolu czeka mój statek. Ze strony Cezara nic wam nie grozi, ale Tygelin gotów użyć trucizny. Nawet jeśli nie z nienawiści do was, to do mnie. Chrystus ją ocali. To go uczci stuwołem, ale nie każ mu ocalać jej po raz drugi. Bóstwa nie lubią się powtarzać. Gdy wyzdrowieje, odwiozę ją do Pomponi Grecyny. Słusznie. Wyjedź stąd i wywieź ją natychmiast. Chrystus mi ciebie wrócił. Byłem na Palatynie. Neron jest wściekły. Rozkazał, by natychmiast uwięziono Piotra i Pawła Starsu. Czeka ich śmierć. Wysłano już pretorianów. Musicie uprzedzić apostołów. Zostań przy niej. Zgubę twoją postanowiono, panie. Cezar za namową Tygelina zgodził się. Za kilka dni posłaniec przyniesie ci wyrok śmierci. Powiedz swemu panu, że z całej duszy dziękuję mu za tę wiadomość. Eunice. Eunice. Czy wiesz, że od dawna już nie jesteś niewolnicą? Jestem, panie, zawsze. Ale nie wiesz, że ta willa i wszystko, co w niej jest, i ci niewolnicy, i te pola, i stada, należą od dziś do ciebie. Czemu mi to mówisz, panie? Eunice. Chcę umrzeć pogodnie. Słucham cię, panie. Winicjusz i Ligia dotarli już do Sycylii. Napisałem im odpowiedź, że przybyć nie mogę i niech im Sycylia zmieni się w ogród Hesparyt, a w kolumnach ich domu niech gnieżdżą się białe gołębie. Przyjaciele, wybaczcie mi. Oto jest czara, z której ulałem na cześć pani cypryjskiej. Niechaj jej odtąd niczyje usta nie dotkną. Starość, bezsilność, smutni to towarzysze ostatnich chwil życia. Można na nich nie czekać i nim przyjdą odejść
Panie! Co chcesz uczynić? Chcę się weselić. Słuchać muzyki, pić wino. A potem chcę zasnąć. Panie, czy ty myślałeś, że ja cię opuszczę? Już się pożegnałem z Neronem. Posłuchajcie, co napisałem mu na pożegnanie. Wiem, Cezarze, że serce twoje tęskni za mną dniami i nocami. Lecz są rzeczy, których dłużej znieść nie potrafię. Nie zraziło mnie, żeś zabił matkę i żonę i brata, że spaliłeś Rzym i wysłałeś do Erebu najuczciwszych ludzi w tym państwie. Przesyłam ci ostatnią radę. Zabijaj, ale nie śpiewaj. Trój, lecz nie tańcz. Podpalaj, ale nie graj na cytrze. Tego życzy ci twój arbiter elegantiar. Nikt nie musi się chwalić, że tego listu wysłuchał. Bawcie się. Przyjaciele, przyznajcie, że razem z nami ginie. Zawisnąć na krzyżu! Każ zbuntowane legie zdziesiątkować! Każ galbę na powrozie tu, rozumiesz, przyprowadzić! Tu! Ściąć wszystkich galów! Zwal! Zwal po raz drugi to przeklęte miasto! Nic ci to nie pomoże, Boski. Tu, w Rzymie, legiony już ogłosiły galbę Cezarem. To nieprawda! To wy wszyscy jesteście przeciwko mnie! Senat musi zdecydować. Musi mnie wysłuchać. A gdybym w żałobnym ubraniu przemówił do nich, czy Senat oparłby się moim łzom? Senat wydał na ciebie wyrok. Masz być stracony. Według starego zwyczaju. Jaki to zwyczaj? Chwycą ci szyję widłami i zachłuszczą na śmierć. A ciało wrzucą do Tybru. Musisz uciekać, panie. Tylko to cię może uratować. Nie masz zbyt wiele czasu, panie. Mam willę za miastem. Między Via Solaria a Via Nomentana. Ukryjemy cię tam. Uciekaj, panie. Pójdź za mną, panie.
Widzieli nas. Wiedzą już, gdzie jesteś, panie. Nie masz gdzie uciekać. Nie daj się uchodzić. Prędzej czy później znajdą nas i zatłuką. Nie przystoi boskiemu Cezarowi. Nie przystoi. Kopcie grób tutaj. Matka, żona i ojciec wzywają mnie na śmierć. Kopcie tutaj. Jakiś artysta ginie. Jaki? Nie. Jeszcze nie czas. Nie daj się upokorzyć, panie. Jeszcze nie czas. Nie czas. Nie daj się upokorzyć. To po ciebie, panie. Pośpiesz się. Jestem tak szczęśliwy, jak nigdy w życiu nie byłem. Myślałem, że miłość to tylko ogień we krwi żądza, a teraz widzę, że można kochać i zarazem czuć taki spokój. Nie, Ligio, to ja ciebie uwielbiam. Kocham cię, Marku. Rabi, błagamy, uchodź z Rzymu. Musisz zachować żywą prawdę, by nie zginęła wraz z tobą. Panie, przed świtem Nazariusz wyprowadzi cię z miasta. Uczyń to w imię Chrystusa. Gdy zginiesz, podniesiesz tylko triumf bestii. Niech imię pańskie będzie uwielbione i niech się stanie wola Jego. Widzisz tę jasność, która zbliża się ku nam? Nie widzę nic. Rabbi, co ci jest? Chryst! Quo vadis, Domine? Gdy opuszczasz lud mój, do Rzymu idę, by mnie ukrzyżowano raz wtóry. Quo vadis, Domine? Wracamy do Rzymu.